Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na sesji z podstaw. Ja nazywam się Daniel Jaworski i będę miał tą przyjemność dzisiaj dla Was poprowadzić tą sesję, jak co poniedziałek o godzinie 18. Tak na samym początku, w ramach wprowadzenia, widzę, że kamerki się już pojawiają, więc super, fajnie. To tak, wiecie, przyjemniej się prowadzi sesję, jak widzę, że ktoś słucha, że ktoś notuje, że ktoś jest zainteresowany. O, Dorotka tutaj na spacerze z ekipą swoją, więc super. Pozdrawiamy. I teraz tak, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale generalnie od w sumie już zeszłego tygodnia, ale nie mogłem poprowadzić sesji tam z powodów osobistych, będą prowadzone te sesje z podstaw w takich czterech
czterech seriach, można powiedzieć. Czyli co cztery sesje będzie znowu powtarzana kolejna czwórka. One będą związane z TradingView, one będą związane ze spreadem, z GrowUp Workplace, czyli tym naszym takim centrum dowodzenia, połączone razem z działaniami biznesowymi, z takimi podstaw, jeżeli chodzi o biznes, żebyście też mogli poznać, oraz oczywiście wsparcia, opory, strefy podaży, strefy popytu. Natomiast o co chodzi? Generalnie chcemy, żeby te spotkania miały na celu to, żebyście wypracowali razem ze mną. Bo w pierwszej kolejności wiadomo, przechodzicie sobie tam Grow Up Trade Center. Generalnie tam są podstawy, czyli te umiejętności, żeby nabyć, aby skopiować daną analizę edukatora. Później sobie przechodzimy do Akademii Podstaw, czyli zaczynamy przerabiać filmy z podstaw już rynków finansowych, czym jest rynek Forex i tak dalej, i tak dalej. Tutaj już też Wam mogę delikatnie zdradzić, że szykuje się taka fajna nowość, jeżeli chodzi o tą naszą Akademię Podstaw. Już, no, może nie na dniach, ale naprawdę bardzo, bardzo szybko pojawi się taka nowa, wypasiona wersja tego wszystkiego, taka rozszerzona. Więc każdy będzie miał dla siebie sporo tutaj fajnych, wartościowych informacji. No i po tym wszystkim przechodzicie do mnie. I fajnie, żeby tą wiedzę, którą wy zdobywacie w tej akademii z podstaw, żebyśmy tutaj mogli w jakiś sposób przećwiczyć. Więc zachęcam do tego, żeby być na kamerze, zachęcam do tego, żeby być przed komputerem, bo fajnie, jeżeli wiecie, no jakieś tam razem popracujemy i generalnie dzięki temu ja uważam, dużo szybciej nauczycie się tych pewnych sformułowań, dużo szybciej nauczycie się chociażby, nie wiem, wyłapywać no, strefy popytu, podaży, czy tam inne rzeczy, o których wspominałem przed chwilą na wykresie. Dzisiaj sobie pomówimy o spreadzie, jeżeli starczy nam czasu, pomówimy też o TradingView, takie podstawy, żebyście wiedzieli, co i gdzie tam jesteście w stanie znaleźć. Natomiast na początek dajcie mi znać jakąś jedynką na czacie może być, kto jest w ogóle pierwszy raz na tej sesji. Kto jest w ogóle świeży w akademii, to też jedyneczkę niech da. Zobaczymy, ile mamy tutaj nowych osób. Hubert, Magda, Michał. Dobra, super. No trochę tych nowych osób jest. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, możecie zapisywać je na czacie, ale możecie się też odmutować, przeszkodzić mi i po prostu zadać pytanie, no bo wiecie, o to w tym wszystkim chodzi, żebyście wy zadawali pytania i no, zapisujcie sobie, co tam potrzebujecie i oczywiście na tych spotkaniach śmiało możecie te pytania zadawać. Tak więc przechodzimy do wykresów. Ja wam udostępnię wykres, bo dzisiaj pomówimy sobie na temat spreadu, bo spread jest takim. Jest czymś może w tradingu, może tak to ujmę, co sprawia największy problem traderom. Ja zaczynając to wiele lat temu, bo w 2016 roku zająłem się rynkami finansowymi, zacząłem od kryptowalut, później przeszedłem właśnie na rynek walutowy, to wierzcie mi, że przez długi okres czasu ja nie wiedziałem w ogóle, jak na to patrzeć, na ten spread. Mimo to, że ja zagrywałem transakcje, gdzieś w jakiś tam sposób to uwzględniałem, bądź też nie, ale się udawało, natomiast no, nie do końca wiedziałem, co to w ogóle jest. Myślę, że wy jakieś tam podstawy, jeżeli już przeszliście akademię, chyba że nie, no to słuchacie od nowa. Natomiast jeżeli przeszliście akademię, to jakieś podstawy już powinniście mieć, jeżeli chodzi o ten spread. A dzisiaj sobie tak razem poćwiczymy, jeżeli ktoś będzie chętny do tego, żeby poćwiczyć. Szczególnie mówię nowe osoby, bo to wiadomo, są tu też osoby, które już są dłużej z nami w akademii, to już tą wiedzę pewnie mają, a jeżeli nie, no to też fajnie sobie pewne rzeczy przypomnieć. Najistotniejsza rzecz, zanim w ogóle zaczniemy tutaj razem działać, to jeżeli chodzi o spread, jeżeli chodzi ogólnie o rynki finansowe, mamy dwie rodzaje ceny. Mamy cenę bid i cena ask. Jedna z tych cen, czyli albo cena bid, albo cena ask, jest ceną rynkową, a druga to jest cena powiększona o spread. No i teraz może jest jakiś ochotnik, który chciałby się odmutować, zgłosić najlepiej. Bez na razie pisania na czacie. Która według Was ta cena jest ceną rynkową? Czyli cena bid jest ceną rynkową, czy cena ask jest ceną rynkową? Czyli tą aktualną, którą widzimy na wykresie tutaj 1,74127 na instrumencie funt do kanadyjskiego dolara. Czy ktoś wie? Nie wiem, czy to będzie bit. Dokładnie. Dokładnie tak, więc brawo, punkcik. Jeden punkcik, pięć punkcików, piątka. Więc rzeczywiście cena bit to jest cena rynkowa. To sobie tutaj możemy napisać. Bo to będzie dla Was trochę ściąga, jak będziemy działać. A cena ask to jest cena rynkowa powiększona o spread. Czyli tu sobie dopiszemy powiększona o spread.
To jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o otwieranie transakcji. Wiadomo, że jeżeli my korzystamy z GrowUp Trade Center, jesteśmy tu jako pierwszy miesiąc i handlujemy na koncie demo, tam mamy podane loty, wszystko generalnie, co mamy zrobić, tam nic nie modyfikujemy. Natomiast no, już przechodząc, wiecie, na ten poziom taki wyżej o jeden stopień, no to już będziemy zagrywać takie transakcje, gdzie no, będziemy musieli po prostu wliczyć ten spread, no bo nie na każdym instrumencie on jest zerowy. Jeżeli chodzi o GrowUp Trade Center, no tam mamy kilka instrumentów takich, gdzie ten spread jest zerowy, ale też pojawiają się instrumenty, gdzie no, jakiś tam ten spread jest. Czy to, nie wiem, jeden pips, półtorej, dwa, więc trzeba go po prostu uwzględnić. I teraz tak, w pierwszej kolejności sobie no tak, przyjmijmy taką wartość dla tej pary, bo mam tu otwartą parę GBP, czyli funt do kanadyjskiego dolara. Przyjmijmy sobie do tych naszych testów wartość 2 pipsów. Pamiętajcie o tym, że jeżeli patrzycie na swoje MetaTradery, to pod każdym instrumentem na MetaTraderze znajdziecie ilość, jest napisana informacja spread, natomiast ten spread jest podany w punktach, więc tam będzie widniała wartość na przykład 20. I to po prostu trzeba podzielić sobie przez 10 i dla Was to musi być informacja, że jeżeli jest napisane 20, to są dwa pipsy. 20 punktów dają 2 pipsy. Jeżeli będzie, nie wiem, 37, to znaczy, że jest 3,7 pipsa. Więc chodzi o to, żebyście tylko taką informację mieli. Możecie sobie wejść śmiało na Wasze MetaTrader, na przykład na telefonie, dać sobie na notowania na samym dole po lewej stronie i tam będziecie mieli wszystkie pary walutowe, bądź też indeksy czy kruszce i pod każdym tym instrumentem będziecie mieli napisane spread. I wtedy ten spread jest podawany w punktach, więc ważne jest to, że do naszych analiz, do wszystkiego, no to przyjmujemy pipsy, więc no my tutaj uwzględniamy dwa pipsy. No i teraz sobie zrobimy takie zadanie. Ja wam najpierw je rozrysuję. No i za chwilę może ktoś będzie chętny, żeby coś takiego tutaj spróbować. Dobra, dajmy na to, że w tym miejscu. Tu przy okazji widzicie, bo wszystko co tutaj, z czego korzystam na TradingView, więc mam wyznaczony taki narzędziownik mój z takimi najważniejszymi po prostu no tutaj narzędziami, których używam do tradingu. Wiadomo, że każdy z Was może sobie tutaj pododawać inne, natomiast jak tutaj spojrzycie na TradingView po lewej stronie, no to mamy całe takie menu i przy każdym z tych tutaj narzędzi mam jeszcze taką strzałeczkę, jak sobie najadę myszką i mogę to rozwinąć. I tutaj mam wszystkie, no przy każdym tym powiedzmy narzędziu mam różne inne wersje i jak sobie przejadę do samego końca, to mam takie, jak widzicie, podświetlone, puste w tym przypadku taką pustą gwiazdkę. Jeżeli ja ją kliknę, to ona się podświetli tak jak tutaj u góry i automatycznie pokaże się na tych moich ulubionych narzędziach. Czyli każdy z Was z biegiem czasu może sobie tutaj pooglądać, no i pewnie będzie miał kilka takich swoich istotnych, ważnych narzędzi, które będzie chciał sobie dodać w jedno miejsce, no bo po prostu najczęściej będzie ich używał. Więc zróbmy coś takiego. W tym miejscu my sobie zrobimy moment wejścia w transakcję. Napiszemy tutaj entry. I automatycznie przy tej żółtej linii mamy też wartości. Teraz sobie zrobimy tutaj. Dajmy na to w tym miejscu stop lossa. Zmienimy sobie go na kolor czerwony. Napiszemy tutaj stop loss. No i zrobimy sobie tutaj na szczycie. Zrobimy sobie profit. Teraz wam wszystko wytłumaczę. Take profit. Kolor zielony. Dobra, wygląda to tak. W tym miejscu żółty mamy entry, stop loss jest koloru czerwonego, take profit jest koloru zielonego. Cena aktualnie jest pomiędzy naszym entry, a pomiędzy take profitem, czyli jest powyżej entry. I w takim przypadku, kiedy mamy taką sytuację i chcemy w tym miejscu, gdzie wyznaczyłem entry, otworzyć transakcję, no to musimy ustawić zlecenie oczekujące. No i teraz pytanie do Was. Jakie zlecenie oczekujące ja tutaj muszę ustawić? Buy limit? Skupimy się tylko na dwóch, żeby wam było łatwiej. Buy limit czy sell limit? Buy limit. Dokładnie. Buy limit. Jeżeli cena jest wyżej, aktualna cena jest wyżej niż nasz moment wejścia, który sobie ustawiamy, wtedy zaznaczamy zlecenie buy limit. Więc na naszych MetaTraderach ustawiamy sobie zlecenie buy limit.
No i wygląda ono no, tak, jak wygląda tutaj u mnie na wykresie. Dodatkowo mamy do tego takie narzędzie do wyznaczania pozycji. Moglibyśmy sobie tutaj też śmiało coś takiego rozciągnąć. To jest tylko po to, żeby wiecie, wizualnie wyglądało dobrze, ale też jak sobie najadę na ten wskaźnik, który tutaj tej pozycji długiej zaznaczyłem, to tu mam coś takiego jak współczynnik ryzyka do zysku. I mam 1,59, czyli te narzędzie automatycznie obliczyło mi, czyli stosunek tej czerwonego prostokąta do zielonego, czyli 1,59. Czyli ryzykując 1% na ten pomysł, ja zyskam 1,59. Możemy sobie tutaj zrobić, żeby było tak równo do 2, czyli w tym miejscu. No i tutaj mamy 1 do 2, czyli ryzykujemy 1% i 2% nasz potencjalny take profit, jeżeli oczywiście cena dojdzie do tego miejsca, do którego oczekujemy. No i teraz tak. Ważne jest to, żeby przy spreadzie odpowiednio ten spread uwzględnić w tej transakcji, bo nasz moment wejścia, nasze entry, no to w chwili obecnej, jak sobie tutaj powiększymy, albo ja wam to przepiszę, to jest 173715. Jeden, siedem, trzy, siedem, jeden, pięć. I to jest nasz moment wejścia w transakcję. Nasz stop loss jest 1,7321 i nasz take profit 1,7472. Ale na razie w pierwszej kolejności skupimy się na naszym momencie wejścia. Dlaczego? Bo żeby rzeczywiście zabrało nas w tą transakcję, no to musimy odpowiednio uwzględnić tutaj spread. No i teraz, że tak powiem, chciałbym, żebyście wy troszkę popracowali i powiedzieli mi, jakie wartości tutaj muszą być wpisane i jak to wszystko powinno wyglądać, żeby rzeczywiście ta transakcja była dobrze otworzona, jeżeli cena idealnie dotknie naszego momentu wejścia. Ja wam to jeszcze pokażę na takim prostokąciku żółtym, gdzie przyjmijmy, że ta dolna część tego prostokąta to jest cena rynkowa, a ta górna część to jest cena ask, czyli powiększona o te 2 pipsy spreadu, bo przyjmujemy, że na tym instrumencie w danym momencie jest spread w wysokości 2 pipsów u naszego brokera. Czyli ta dolna część tego prostokąta to jest nasza cena rynkowa, a górna to jest cena powiększona o spread. Dlaczego w taki sposób wam to rysuję? Bo łatwiej wam będzie zrozumieć, jak to rzeczywiście doliczać i w którym miejscu doliczać, a w którym nie. Jeżeli, jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Jeżeli otwieramy transakcję na wzrosty, bo to może ktoś mi za chwilę z was powie, jeżeli otwieramy transakcję na wzrosty, to otwieramy ją ceną bid czy ceną ask? Czy ktoś wie coś takiego? No, chyba ask, bo Dokładnie. powiększamy ją. No. Jeżeli otwieramy transakcję na wzrosty, to otwieramy transakcję ceną ask, zamykamy ceną bid. Jeżeli zagrywamy na spadki, to jest odwrotnie. Wtedy otwieramy ceną bid, czyli ceną rynkową, a zamykamy ceną ask. I teraz tak, znowu przyjmujemy, że na dole mamy cenę bid, czyli cenę rynkową, a u góry tego żółtego tutaj prostokąta, którym ruszam, mamy cenę ask. Ja wam pokażę jeden przykład, a wy zrobicie drugi, będzie na pewno łatwiej. No, cena rynkowa jest aktualnie w tym miejscu, w którym jest. Myślę, że wszyscy tutaj widzą tą taką cienką, przerywaną linię. Tu jest aktualnie cena rynkowa. My oczekujemy, że ta cena zejdzie w dół pod nasze entry, dotknie naszego entry i wtedy my otwieramy transakcję, czy system automatycznie nam otwiera transakcję na wzrosty, jeżeli ustawione mamy buy limit. Tylko teraz tak. Cena sobie idzie w dół. Dolna część tego prostokąta, czyli cena bid, dochodzi do naszego entry. Czyli cena rynkowa doszła do naszego entry. Czy nam otworzyło transakcję, czy nie? Śmiało nie bać się. Jak nie wiecie, czy źle powiecie, to nie, nie istotne. Kwestia sprawdzenia, czy Nie coś. otwarło. Dokładnie. Nie otworzyło nam tutaj transakcji. Dlaczego? Usłyszeliście? Bo na dole mamy cenę rynkową, czyli cenę bid, a my, zagrywając transakcję na wzrosty, otwieramy ją po cenie ask. To żeby w takim układzie otworzyło nam transakcję, to cena rynkowa by musiała zejść troszkę niżej. O ile niżej? O 2 pipsy. Jeżeli zeszłaby o 2 pipsy niżej, to zobaczcie, automatycznie nasza cena, która otwiera nam transakcję, byłaby nam na entry tym, który podaliśmy w MetaTraderze. I wtedy nam otworzy transakcję. I wiecie, generalnie
zostawienie tego tak, jak jest, jest ok, nie? Czyli cena sobie schodzi niżej, nam otwiera transakcję i tak de facto nic na tej transakcji nie tracimy przy otwarciu. Natomiast problem jest w sytuacji, kiedy mamy podaną transakcję, na przykład przez jakąś analizę przez edukatora, a cena idealnie dotknie momentu wejścia, praktycznie co do pipsa. Więc jeżeli dotknie co do pipsa, a my ustawimy nasze wejście tak jak jest nasze entry, czyli 1.73715, to niestety nie zabierze nas w transakcję. I co my musimy zrobić na takim przykładzie, żeby jak cena idealnie dotknie entry, żeby nas zabrało w transakcję? W jaki sposób musimy uwzględnić ten spread? Przesunąć nasze wejście o spread. No, ale przesunąć możemy w górę, możemy w dół, czyli możemy dodać do tej ceny. No w górę, w górę. Górę. Dokładnie. Bo zobaczcie. Przesunąć rzeczywiście możemy, jeżeli weźmiemy sobie tutaj ten czerwony, znaczy te kółeczko i sobie przesunę je troszkę wyżej. To rzeczywiście w tym miejscu powinno być nasze entry. Czyli mimo tego na przykład, że edukator wyznaczył entry 1.73715, to żeby nas po prostu zabrało, jeżeli mamy na tym danym instrumencie 2 pipsy spreadu, to my musimy ustawić po prostu te nasze wejście o te 2 pipsy wyżej. Czyli jeżeli cena według edukatora, według analizy, czy to naszej, czy edukatora, tu nie ma znaczenia, była 7.3715, no to my musimy po prostu w tym miejscu, czwarte miejsce po przecinku to jest pips, my musimy dodać tam 2 pipsy, czyli zamiast jedynki dajemy trójkę. I wtedy cenę, którą my wpisujemy do naszego MetaTrader, to jest cena w tym miejscu, ta przerywana żółta linia, czyli 1.73735. Edukator podał 7.15 końcówkę, a my wpisujemy 7.35. Dlatego, bo liczymy po prostu na to, że cena może idealnie dotknąć naszego entry i nas by nie zabrało, bo dotknęła cena bid, a my transakcję na wzrosty otwieramy ceną ask. I teraz kolejna sprawa. Czyli już wiemy, w którym miejscu otworzyliśmy tą transakcję. No i dajmy na to, że wygląda to właśnie tak, jak wygląda. Czyli otwieramy w tym miejscu transakcję. Otwieramy ceną ask, natomiast zamyka nam transakcję ceną bid, czyli ceną rynkową. No i wiemy tutaj już, co Wam pokazywałem przed chwilą, że cena rynkowa jest na dole tego prostokąta, którym ruszam, a cena ask, którą otwieraliśmy, jest u góry. No i teraz cena sobie idzie w dół w kierunku naszego stop lossa. Cena dotyka naszego stop lossa, no i wybija nas z transakcji. No i tutaj jest wszystko prawidłowo, nie? Bo my zawsze zwracamy uwagę na to, gdzie aktualnie jest cena. Ale dajmy na to, że cena sobie idzie, wiecie, w kierunku naszego profitu. No i cena ask, którą my otwieraliśmy, dochodzi do take profitu. Zamyka nam transakcję, czy nie? Nie. Nie zamyka. No, dokładnie. A dlaczego nam nie zamyka, Agnieszka? No bo zamyka cena rynkowa, czyli Dokładnie. ta Zamyka na cena bit. rynkowa, cena bid, więc no, cena rynkowa jeszcze nie doszła do take profitu, więc dopiero musimy poczekać, aż te 2 pipsy jeszcze ruszy się do góry i wtedy, jeżeli cena rynkowa dotknie nam naszego profitu, no to wtedy nam zamyka transakcję. Więc jeżeli zagrywamy transakcje na wzrosty, to jedyne miejsce, w którym my musimy uwzględnić spread, to jest nasze entry. I nic poza tym. Jak otwieramy transakcję z ręki, no to nic nie uwzględniamy, po prostu klikamy i system robi to automatycznie. Tylko jeżeli my jesteśmy w tym miejscu, gdzie jest entry i tutaj otwieramy transakcję, no to system zrobi to automatycznie, otworzy nam ją tutaj. Dlatego za każdym razem, kiedy otwieracie transakcję, jesteście na minusie, bo jesteście na minusie o wielkość spreadu. I w drugą stronę wygląda to dokładnie tak samo, to Wam za chwilę pokażę, ale czy tutaj, jeżeli chodzi o te wzrosty, zagrywanie na wzrosty, czy to jest jasne dla wszystkich? Jeżeli nie, to proszę piszcie na czacie bądź się odmutujcie. Sześć punktów i darmowy abonament. Nie wiem, czy by to przeszło. Czas z Łukaszem pogadać. Duża aktywność na kilku sesjach i darmowy abonament. Ale to chyba nie przejdzie nic. Dobra, czy są jakieś pytanka jeszcze do tego? Do zagrania na wzrosty i do spreadu. Zerknę na czat. Jasne, jasne. Dobra. No to przyjmijmy, że jasne. Jak będą pytania jeszcze później, czy w trakcie, to śmiało możecie zadawać. No i teraz zrobimy po prostu troszkę coś innego. W tym miejscu moment wejścia.
Tutaj damy stop lossa. Zresztą indicator way to tak wejście tu jest też przy okazji. Czy będzie za niedługo może? Natomiast dobra, damy sobie take profit w te miejsce. No i teraz sytuacja wygląda tak. Para walutowa ta sama, funt do kanadyjskiego dolara. Entry mamy w tym miejscu, w którym widzicie, czyli entry jest aktualnie powyżej naszej ceny rynkowej. Stop loss jest jeszcze wyżej. No i teraz co ja oczekuję? No ja oczekuję, że stąd cena podejdzie do mojego entry i automatycznie pójdzie do take profitu. Wiadomo, że to nie musi być jednym ruchem mocnym, ale chodzi o ogólne założenie. Czyli moim założeniem jest teraz, kiedy ja patrzę sobie aktualnie na wykres, ustawiając takie zlecenie, że ja chcę, żeby transakcja doszła do mojego entry i później w kierunku take profitu, czyli to ma być zagranie na sell. Tylko, że ma to być zagranie, transakcja oczekująca. No i znowu pytanie do Was. Jaką transakcję oczekującą ja w tym miejscu muszę ustawić, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby rzeczywiście mi otworzyło tą transakcję. Jeżeli wpiszę oczywiście też odpowiednie wartości. Sell limit. No, Hubert, jeszcze raz? Sell limit. Dokładnie, bardzo dobrze. Też punkcik. Sell limit. No dokładnie trzeba ustawić transakcję sell limit. No i chciałbym, żebyście do tych dwóch transakcji oczekujących się mocno przyzwyczaili. Sell limit i buy limit, sell stop i buy stop nigdy w swoim życiu nie użyłem przez 7 lat w tradingu, więc myślę, że wy też nie użyjecie. No ale jeżeli bardzo będziecie chcieli, to, no, to po prostu nauczcie się, że są takie. Natomiast sell limit i buy limit to są naprawdę bardzo często używane transakcje oczekujące. Zresztą widzicie to też na Grow Up Trade Center, jeżeli są podawane pomysły, no to większość są po prostu buy bądź sell limit. No ale też podobnie ja zagrywam, czy od indicator weight strategii, no to ja tak samo robię, po prostu też ustawiam sobie zlecenie oczekujące. Chyba, że mogę być przed wykresem i mam na to czas, no to otwieram z ręki. Natomiast jeżeli nie, no to ustawiam transakcje oczekujące. Buy limit, sell limit i tak zagrywam. No dobra, no to mamy tutaj transakcję na sell. Możemy sobie ustawić tutaj, widzicie, pozycję krótką. Tam mieliśmy pozycję długą. Tu mamy pozycję krótką, żeby sobie tak wizualnie sprawdzić, zobaczyć, jaki tu mamy stosunek ryzyka do profitu. Więc rozciągamy sobie, patrzę 6,45. Czyli jeżeli ja ryzykuję 1%, to wiem, że jeżeli cena dojdzie do maksymalnego profitu, który założyłem, to zyskam 6,45% na tej jednej transakcji. Czyli wygląda to bardzo, bardzo dobrze. I teraz tak, no zobaczcie, na przykład, jeżeli chcę sobie zobaczyć teraz, oha, tu widzę jakieś istotne dołki w tym miejscu, no i mówię, kurczę, ciekawe, ile tam będzie do tego poziomu. No to biorę, przesuwam sobie ten suwaczek na poziom tego dołka i automatycznie mi oblicza 1,92. Czyli wiem, że około 2% mam do tego dołka, czyli albo sobie mogę zgarnąć zyski, albo zamknąć na przykład część transakcji, a mój maksymalny profit, który mogę zdobyć, to jest 6,43, który sobie tak po prostu teraz założyłem. No i teraz znowu wracamy do naszego super prostokącika. Na dole cena bid, cena rynkowa, u góry cena ask powiększona o spread. 2 pipsy, bo tak sobie zakładamy, ale to za każdym razem, kiedy otwieracie transakcję i uwzględniacie spread, musicie spojrzeć do swojego brokera, do swojego MetaTradera, bo tam zawsze aktualnie jest, znaczy aktualna ten wielkość tego spreadu. Bo musicie też pamiętać o tym, że ten spread jest zmienny. No, myślę, że już każdy o tym wie, że on po prostu nigdy nie jest stały. No chyba, że no, mamy jakieś tam, że tak powiem, od brokera odgórne. Może być takie wytyczne, no czyli coś a la w Grow Up Trade Center, czyli na euro USD, na złocie, po prostu ten spread jest zerowy i on jest zawsze stały, zawsze zerowy i tam nie musimy uwzględniać w ogóle spreadu. Bajką by było, gdyby na każdym instrumencie po prostu coś takiego istniało, no ale no nie istnieje, nie? Więc dlatego musimy się nauczyć uwzględniać ten spread. No i teraz tak, na dole powtarzam cena rynkowa, u góry cena powiększona o spread. Wiecie, ja to specjalnie tak powtarzam kilka razy i tak dalej, bo chcę, żeby to było dla Was jak najbardziej zrozumiałe, żeby tak, wiecie, maksymalnie sobie to po prostu przyswoili. No i dobra. No i teraz cenę mamy w tym miejscu, w którym mamy. No i teraz leci sobie cena do góry. Leci sobie cena. No i w pierwszej kolejności nasza cena ask, czyli ta powiększona o spread, dotyka naszego entry, naszego momentu wejścia w transakcję. No i pytanie znowu do Was, czy nam otwiera teraz transakcję, czy jeszcze nie? No, dawać, dawać, śmiało. Pogadajmy razem. Tak, otworzy transakcję. Powinno otworzyć, bo to w dół leci, nie? Co? Tak. Co to? Dobra, Agnieszka mówi tak, Hubert? Nie.
Hubert nie, Angela? Że tak. Dobra, tak, jeden nie. Czy ktoś jeszcze chce się tu wypowiedzieć w tym temacie? Bo mamy taką małą kontrowersję, zaraz zobaczymy, kto tu ma rację. Dawać śmiało. Lidia, otworzy nam transakcję czy nie? Ha, ciebie widzę na kamerce, to mogę cię zaczepić. No to co, otworzy czy nie otworzy? Nie. Kiwa, że otworzy. To mamy. Dziewczyny mówią, że otworzy, a faceci, że nie otworzy. No, więc już wam mówię, że. Albo nie powiem wam jeszcze. Zobaczcie sobie tutaj. Cena bit to jest cena rynkowa, cena ask powiększona o spread. I to, co ja mówiłem przed chwilą. Jeżeli zagrywamy transakcje na wzrosty, otwieramy ceną ask, zamykamy ceną bit. A teraz gramy transakcje na spadki, czyli jest na odwrót. Otwieramy ceną bit, a zamykamy ceną ask. No i wyszło na to, że Hubert miał rację. No, tak już pomogę mu w tym wszystkim. Więc, bo zobaczcie, tutaj jak teraz pokazałem to, to entry dotknęła cena ask. A cena ask nie otwiera transakcji na spadki. Cena ask otwiera transakcje na wzrosty. A przy transakcji na spadki transakcja jest otwierana ceną bid, czyli ceną rynkową. Więc cena rynkowa musi podejść tutaj pod ten poziom entry. I dopiero jak cena rynkowa podejdzie pod entry, to nam otworzy transakcję. I nam otworzy transakcję od razu na minusie. Dlaczego? Bo zamyka nam transakcję cena ask. A cena ask, zobaczcie gdzie jest, ona już jest w stop lossie. I to jest właśnie to takie wytłumaczenie, dlaczego za każdym razem, kiedy otwieracie transakcję, otwiera wam na minusie. Jak, jeżeli jest spread, bo jeżeli nie ma spreadu, to tego minusa nie ma. Więc cena bid doszła do entry, otworzyło transakcję i cena ask jest powyżej i automatycznie no, od tego momentu tak jakby kliknięcia i otworzenia transakcji automatycznie dla nas już się liczy cena ask, czyli ta cena, którą my będziemy zamykać. A ta cena, którą zamykamy, automatycznie 2 pipsy już jest w minusie. I dlatego mamy transakcję chwilowo na minusie. No i teraz dobra, lecimy sobie w kierunku stop lossem. U góry jest cena ask. Cena ask dotyka nam stop lossa. Zamyka transakcję czy nie? Nie. Hubert nie? Nie. No a reszta? Tak. No, teraz na odwrót. Na odwrót. No teraz Hubert źle akurat. Otwieraliśmy transakcję ceną bit. Okay. Czyli zamykamy ceną ask. Ask. Czyli teraz jak cena ask dotknęła nam no, stop lossa, no to nam zamyka transakcję. Chociaż gdy mamy analizę powiedzmy tam swoją czy edukatora, no to nie powinno nam w tym miejscu zamknąć transakcji. Nie, bo cena rynkowa jeszcze tam nie doszła. Cena rynkowa jest wciąż poniżej, czyli cena rynkowa jeszcze się utrzymała i nie powinna nam wybić, a generalnie nas wybiło z tej transakcji. Więc no coś tu po prostu spieprzyliśmy, tak mówiąc brzydko. Więc coś trzeba tutaj zrobić, żeby no jednak nas nie wybiło z tej transakcji, jeżeli cena rynkowa nie doszła do tego poziomu. Czyli co musimy zrobić? Stop loss przesunąć. No dobrze, stop loss przesunąć, tylko teraz gdzie? Dodać spread. No musimy dodać spread. Dwa pipsy. Dokładnie, musimy zrobić tak, żeby ten spread powiększyć o 2 pipsy. Czyli jeżeli mamy tutaj wartość 7462, no to my musimy zrobić 7464. Czyli w tym miejscu sobie zmienimy kolorek. W tym miejscu my musimy wpisać do naszego MetaTradera musimy wpisać tą wartość, którą tutaj widzicie, tą przerywaną linią, czyli to jest wartość tak jakby stop lossa uwzględniona o spread, bo jeżeli tego nie uwzględnimy, no to cena ask dochodzi do stop lossa i nas wybija z transakcji, a cena rynkowa jeszcze mogła tu w ogóle nie dojść i po prostu od tego momentu te 2 pipsy przed stop lossem mogła pójść w profit i edukator będzie miał profit, a wy będziecie mieli stop lossa, którego nie powinniście mieć. Bo gdybyście uwzględnili prawidłowo spread, czyli wam w tym momencie, kiedy już mamy uwzględniony ten spread, czyli tam, gdzie jest przerywana linia, to dopiero jak cena ask dojdzie do tej przerywanej linii, to dopiero wtedy wam zamyka transakcję. No ale cena nie doszła tutaj, nie? Bo cena doszła troszkę niżej. Więc dopiero jak dojdzie tutaj, no to wtedy zamyka transakcję. No ale wtedy miało zamknąć transakcję, no bo cena rynkowa też doszła do stop lossa. Czy to zrozumiałe? Zaraz jeszcze przejdziemy do take profitu. Ale fajnie, bo widzę, że ten jedni otworzy, drudzy nie otworzy. Średnio zrozumiałe. Dobra, ja jeszcze przejdę do take profitu, zaraz to wytłumaczę jeszcze raz.
Wezmę dwa przykłady obok siebie i od początku do końca ja wam to wytłumaczę. No i dobra, mamy teraz sytuację taką. Cena sobie idzie w kierunku naszego take profitu. No i cena rynkowa dochodzi do take profitu. I czy nam zamyka transakcję, czy nie? Nie. No nie zamyka nam transakcji. Bo my otwieramy ceną bid, ale zamykamy ceną ask. Więc w tym przypadku cena rynkowa doszła do profitu, no i generalnie edukator już tutaj zgarnia profit. Nie? Czyli edukator sobie wyznaczył tutaj w tym miejscu profit, cena rynkowa doszła, bo on uwzględnił spread, czyli jemu wszystko super zamknęło, ma profit. No ale nam nie zamknęło transakcji, cena poszła w stop loss. I ktoś mówi, no ale dlaczego mi nie zabrało transakcji, jak cena dotknęła profitu? No ale cena bid dotknęła, czyli cena rynkowa, a nie cena ask, którą my zamykamy transakcję. Więc na tym przykładzie, żeby nam idealnie zamknęło transakcję tak, jak jest tutaj wyznaczone, co musimy zrobić? Pomniejszyć cenę o 2 pipsy. No tak, nie do końca. Znaczy, z jednej strony może tak, a z drugiej strony nie. Chodzi o to, że cena rynkowa jest teraz na poziomie 7,2, 7,5. Zróbmy. Jeden, czekajcie, bo on to napisze. Jeden, siedem, dwa, siedem, pięć. Tam tyle wynosi nasz profit. I teraz jeżeli cena rynkowa doszła do profitu i nam nie zamknęło, no bo nam zamyka dopiero na tej cenie ask, czyli ta powiększona o te dwa pipsy. No i w tym przykładzie, żeby nam, tak jak teraz jest układ, zamknęło transakcję, to my ten take profit musimy zmniejszyć. Nie? Czyli musimy po prostu tak jakby take profit zmniejszyć, czyli jeżeli on miał wcześniej dokładnie 6 to miałem na myśli. No dokładnie, tylko właśnie chcę to wytłumaczyć, bo zmniejszamy take profit, ale do tej wartości dodajemy. Dlatego to chcę teraz wytłumaczyć, bo w tym miejscu my go zmniejszamy, take profit, czyli mieliśmy wcześniej stosunek ryzyka 1 do tam powiedzmy 6, a teraz mamy 1 do 5. Czyli po prostu przez to, że jest spread na transakcji, no mniej na tej transakcji zyskamy. Czyli zmniejszamy sobie profit, ale zobaczcie, no tutaj mieliśmy wcześniej entry na 1, 7, 2, 7, 5, a teraz przeniosłem te entry wyżej o 2 pipsy. Czyli ja muszę tutaj dodać 7, 2, 7, 7. Ale tak jak powiedziałem, może to być problematyczne lekko. Więc przelecimy jeszcze raz i ja wam to wytłumaczę od początku do końca samemu. Natomiast to, co jest najistotniejsze, wypiszcie sobie, jeżeli macie teraz jakiś tam problem jeszcze z tym i nie do końca to rozumiecie, zapiszcie sobie na pewno te sformułowanie. Cena bid, że jest to cena rynkowa i cena ask, jest to cena powiększona o spread. To jest jedna rzecz. A drugą rzecz dopiszcie, że transakcje na spadki otwieramy ceną bid, a zamykamy ceną ask. Czekajcie, bo może gdzieś to tu jeszcze napiszę. Spadki. Otwieramy cenę. Bo jak nauczycie się tego, jaką ceną otwieramy przy spadkach, jaką ceną otwieramy przy wzrostach, no to reszta będzie dla Was naprawdę prosta. To jest najistotniejsze, żebyście mieli to przy sobie zawsze wypisane i po prostu sobie na to zerkać, dopóki nie będziecie już mieli tak z automatu tej wiedzy. Wzrosty. Otwieramy cenę ask, zamykamy bit. Dobra. Czyli to jest bardzo istotne. Te dwa pipsy to są nieistotne, ale te rzeczy możecie sobie zrobić screena, jak macie możliwość, umiejętność po prostu tego, bo to na pewno jest bardzo, bardzo przydatne, albo sobie to po prostu przypisać. Czyli tak, kiedy my, no. Bo ja mam też takie pytanie. Nieraz jak na przykład się patrzy na MT5 i w pewnym momencie jest coś takiego, że jest rozjazd spreadu, że się robi taka duża, duża przestrzeń i on po jakimś czasie na przykład znowu schodzi tak, jak powinien być.
Czy my jesteśmy w stanie to przewidzieć, czy rozjazdy spreadu to jest po prostu coś, czego nie da się przewidzieć? Rozjazd spreadu wynika z tego, że jest mniejsza płynność na rynku. Czyli w danym momencie, tak jak my otwieramy transakcje, to wiecie, jest miliony ludzi w tym momencie, którzy otwierają też transakcje, dlatego spread jest malutki. I teraz tak, jeżeli ja otwieram transakcję na euro USD na buy, to musi być ktoś po drugiej stronie, kto otwiera na sell. Tylko to wszystko leci przez regulatorów płynności i to jest, że tak powiem, tak płynnie, że my tego no, nie zauważamy, nie czekamy, po prostu kliknięciem myszki to się dzieje. Jak tych ludzi na rynku jest bardzo dużo, to spread jest mały. Rozjazd spreadu jest wtedy, kiedy tych ludzi na rynku jest coraz to mniej. I dlatego, kiedy mamy koniec doby, można powiedzieć, czyli tam już w granicach tej godziny 22, 3, no wtedy tych ludzi, klientów na rynku jest mało. Te instytucje nie działają tak, jak powinny i dlatego to na rynku nie ma jakichś tam, wiecie, mocnych ruchów. Czasami przy zamknięciach są, ale to są już takie manipulacyjne. Natomiast standardowo nie ma i generalnie wtedy ten rozjazd spreadu jest bardzo duży. I ten rozjazd spreadu dlatego jest duży, żeby ten regulator płynności był w stanie zapewnić otwarcie transakcji. Jeżeli komuś się zachce otworzyć transakcję wtedy, to on dlatego daje sobie taką lukę w tym spreadzie, co dla nas jest bardzo, bardzo niekorzystne. No ale generalnie musi zapewnić tą po prostu płynność na tym rynku. Więc jesteśmy w stanie przewidzieć to, bo za każdym razem, kiedy jest zakończenie dnia tak jakby handlowego, no to ten rozjazd spreadów jest. Więc w tym momencie jak najbardziej. Natomiast bardzo rzadko, ale zdarzają się też momenty na rynku, gdzie ten rozjazd nawet jest w ciągu dnia, ale to jest naprawdę rzadkość i, no i ciężko to generalnie przewidzieć. Można powiedzieć takie bank holiday, jak dzisiaj chyba bodajże też jest, to powinna być ta mniejsza płynność na tym rynku, ale nie odczuwamy tego tak mocno, nie? Żeby te spready, ten rozjazd spreadu był taki mocny. Więc na pewno jesteśmy w stanie to przewidzieć na koniec dnia każdego, a poza tym no to już jest cięższe, tak żeby wyłapać, ale tak rzadko się to dzieje, że to nie ma co w sumie na to zwracać uwagi. No na pewno odradzam wszystkim otwieranie transakcji, kiedy ten spread jest wysoki. No bo im wyższy spread, tym od razu automatycznie na starcie ponosimy bardzo duże koszty. Nie? Więc no tu temat sobie na pewno warto odpuścić, wyczekać nawet gdzieś tam te kilka godzin po otwarciu już rynku i wtedy otworzyć transakcję, nawet w nocy, wiecie tam 12, pierwsza, to wtedy szukać już niskich spreadów i sobie otworzyć, jak ktoś bardzo potrzebuje. No a jak nie, no to zrobić to po prostu wcześniej. No później też jest inna kwestia, ale to za chwilę o tym może pomówimy, jak starczy czasu. No dobra, najpierw wam wytłumaczę to, a za chwilę wam powiem, jak się zachować w sytuacji, kiedy jest ten rozjazd spreadu w nocy, a na przykład przetrzymujemy transakcję przez noc, bo to też jest bardzo istotne, bo może nas szybko pozbawić pieniędzy na danej transakcji. Ale dobra, mamy transakcję na spadki. Mamy tu ustawiony sell limit, czyli transakcje na spadki otwieramy ceną rynkową, czyli ceną bid. Czyli patrząc na ten nasz tutaj, czekajcie, powiększymy to troszkę. Patrząc na ten nasz tutaj prostokącik, bo to po to, żeby łatwiej wam to zwizualizować, na dole mamy cenę rynkową, u góry mamy cenę powiększoną o spread. No i teraz mamy spadki, otwieramy ceną bid. Cena bid to jest tutaj na dole cena rynkowa. Czyli no ja czekam, aż cena rynkowa dojdzie do momentu entry. No i super, cena rynkowa dochodzi do momentu entry, otwiera mi transakcję. Kiedy ja otwieram transakcję na spadki ceną bid, to zamykam ją ceną ask. A cena ask to jest ta cena powiększona o spread. Czyli cena rynkowa plus spread. Dajmy na to, że tu mamy te dwa pipsy, czyli to jest cena powiększona o te dwa pipsy, dlatego jest wyżej w tym prostokąciku. No i nasza cena, którą będziemy teraz już zamykać transakcję, no bo cena, którą otwieraliśmy, już nas nie interesuje. Po otwarciu już nas przestaje interesować. Zaczyna nas interesować tylko cena, którą będziemy zamykać tą daną transakcję. Więc jest to cena ask. No i teraz, kiedy widzicie, cena idzie w kierunku stop lossa, no to cena może generalnie za szybko nas może to wybić z transakcji, no bo cena rynkowa jest niżej, a cena ta, którą my zamykamy, akurat dochodzi do stop lossa, zamyka nam transakcję, no i jesteśmy stratni, a edukator, tak jak mówię, czy po prostu inna osoba, która podaje ten pomysł, nie powinno, ona tego minusa nie ma i nie powinno tego minusa tutaj być. Więc w przypadku zagrania na spadki musimy stop lossa powiększyć. Przy momencie wejścia nie robimy nic, zostawiamy tak jak jest. Do stop lossa dodajemy wielkość spreadu. Czyli powiększamy naszego stop lossa, dodajemy wielkość spreadu, no czyli w tym przypadku 2 pipsy. Jeżeli mam tu wartość 7, 4, 5, 7, to robię 7, 4, 5, 9. Dodaję po prostu wielkość spreadu i wtedy jest wszystko prawidłowo. Jeżeli chodzi o take profit, ta sama zasada.
spadki, otwierałem bit, ale zamykam ask, czyli interesuje mnie tylko cena ask. Tylko muszę patrzeć na to, wiecie, gdzie jest wyznaczony profit. Jeżeli cena rynkowa dochodzi do profitu, to to już jest zaliczone. To już generalnie traderzy mają w tym miejscu zgarnięty profit. No ale jeżeli ktoś nie uwzględnił spreadu, no to tego profitu tutaj nie zgarnie. Mógłby oczywiście poczekać, aż ta cena zejdzie 2 pipsy niżej, no i wtedy mu zamyka na pełnym proficie. Nie będzie miał, tak jak wam pokazywałem, tego 5 ileś, tylko będzie miał na przykład 6%. Ale, no wiecie, to jest ryzyko troszkę, nie? Bo ta cena niekoniecznie musi zejść tutaj. Jeżeli ktoś perfekcyjnie wyznaczy moment, perfekcyjnie wyznaczy take profit, czyli ten zysk, który chce osiągnąć, i cena rynkowa rzeczywiście dotknie tego zysku praktycznie co do pipsa, i pójdą sobie później już, wiecie, w kierunku, dajmy na to stop lossa, no to w tym miejscu, jeżeli my byśmy nie uwzględnili tego spreadu, czyli naszego profitu nie pomniejszyli, a do wartości, którą tutaj mamy, dodali ten spread, czyli dodajemy go do stop lossa i dodajemy do profitu. Co automatycznie nam zmniejsza ten profit. Nie, no bo to widać, no jak ja sobie przesunę to tutaj, no to wiadomo, że ja nie mam 5 do 1, tylko mam 2,5 do 1. Czyli zmniejszamy sobie po prostu swój profit, ale dodajemy do stop lossa i dodajemy do take profitu. Więc to sobie można napisać, bo to wam też ułatwi, że w przypadku zagrania na spadki otwieramy ceną bid, zamykamy ceną ask i tak prościej, żebyście mieli. Do entry nie dodajemy nic, zostawiamy entry, ale do stop lossa dodajemy i do take profitu dodajemy. Spread. No i to będzie takie dla was najprostsze, zanim to, wiecie, załapiecie na tyle jak ja, żebyście tak z automatu po prostu to robili. Czyli do stop lossa dodajemy, do take profitu dodajemy, entry zostawiamy przy zagraniu na spadki. A teraz otworzymy jeszcze raz zagranie na. Zagranie na wzrosty. Czy ktoś jest chętny, żeby to wytłumaczyć z moją pomocą? Spróbować. No im wiecie, im będziecie więcej próbować, tym łatwiej to opanujecie i szybciej Ja zapamiętacie. mogę. Agnieszka, dobra. To czekaj, ja będę ten. Mamy cenę w tym miejscu, w którym mamy. Oczekujemy, że cena. Czyli to sobie możemy wyrzucić. Oczekujemy, że cena po prostu musi spaść w dół i do naszego entry. W pierwszej kolejności, jakie zlecenie oczekujące musimy ustawić? Limit. Buy limit, dokładnie, bo zagrywamy na Mamy wzrost. na wzrosty, tak. Dokładnie. Jeżeli zagrywamy na wzrosty, otwieramy jaką ceną? Ceną ask, Dokładnie, tak jak mamy czyli już tutaj. powiększoną o spread. Czyli w tym naszym, na tym naszym tutaj żółtym Czyli prostokąciku, to górną jest linią. górną linią, dokładnie. Czyli cena sobie schodzi w dół. Na dole mamy cenę rynkową. I co tu się musi teraz wydarzyć? Cena No rynkowa. i musi cena rynkowa minąć nasze entry i musi zejść do ceny ask. No, taka opcja jest. Dobra, cena rynkowa schodzi niżej. Cena ask Tak. dotyka entry. Ale właśnie trzeba zmienić entry, żeby ten załapał nas w transakcję. No to najbezpieczniej jest zwiększyć to entry, dodać spread. No dokładnie, czyli jeżeli przyjmujemy tutaj, że 2 pipsy wynosi spread na tym instrumencie, ja tu mam wartość 7321. Czyli będzie 7323. Dokładnie, 7323, czyli na czwarte miejsce po przecinku dodaliśmy 2, czyli Dwa 2 pipsy. pipsy. Dokładnie, czyli tak to teraz wygląda, czyli my mamy to tak. I otwiera nam transakcję. Czyli zanim jeszcze przejdziemy dalej, przy zagraniu na spadki entry zostawiamy, Zostawało bez zmian. A tu a trzeba take, a dodać. dokładnie, do take profitu i do stop lossa dodawaliśmy spread. A tutaj zobaczcie, jest na odwrót. Tutaj do entry dodajemy. A co ze Tak. stop lossem, to za chwilę wam tutaj Agnieszka powie. Tylko złapię to coś, czekajcie. Dobra, no i teraz lecimy sobie w kierunku stop lossa. Cena rynkowa dotyka stop lossa i No i wywala nas na stop loss. dokładnie, i zamyka nam transakcję, wszystko jest prawidłowo. Idziemy sobie do góry, cena ask dotyka
cena ask dotyka naszego profitu, czy nam zamknęło transakcję, jeżeli gramy na Nie, wzrosty? nie, Nie nie. zamknęło, bo nam zamyka cena bid, czyli Cena cena bit. rynkowa. Czyli tutaj I po prostu czekamy, aż cena rynkowa dojdzie i wtedy zamyka nam transakcję. tak. I takie Czyli najprostsze. na wzrosty nie zmieniamy ani sell, ani take profitu, tylko zmieniamy entry. Dokładnie. I to jest Dodajemy do takie. entry stop loss. No, to jest takie streszczenie właśnie tego wszystkiego, tak na sam początek. Czyli do zagrania na wzrosty stop lossa, znaczy stop lossa, sorry, spread dodajemy tylko do entry, a przy zagraniu na spadki dodajemy do take profitu i do stop lossa, a entry pozostawiamy bez zmian. Po prostu sobie to zapisać i zobaczycie, że to jak sobie sami przećwiczycie później, jak sobie tak otworzycie taki wykres u siebie i popróbujecie, to zobaczycie, że to będzie naprawdę zrozumiałe. Nagranie jest z tej sesji, więc też możecie sobie wrócić do tego jeszcze raz, gdzieś tam wiecie, poprzeglądać, aż to opanujecie. No bo wiecie, no jest to istotne, szczególnie kiedy wiecie, czasami jest tak, że cena dochodzi na przykład, nie wiem, robi podwójny szczyt, nie? Tak jak mamy na przykład tutaj. No i teraz wiecie, w tym, że tak powiem, stop lossa ustawiamy delikatnie powyżej szczytu. No i może być tak, że wiecie, cena na przykład wyrówna się idealnie z tym szczytem i wtedy pójdą dalej w dół. I generalnie stop lossa nie powinniśmy złapać, a jeżeli źle uwzględnimy spread, no to nas wybije na stop lossie. Dlatego musimy to, że tak powiem, na to mocno zwracać uwagę. A teraz wam pokażę jeszcze jedną sytuację. Dobra, wszystko zostaje tak, jak zostaje. Dobra, może być. Sytuacja końca rynku, nie? Czyli końca dnia, gdzie spread z 2 pipsów zrobi się na 20. Nasz stop loss tutaj wynosi 35 pipsów. No ale dajmy na to tak. Jeżeli chodzi o zagranie na wzrosty, otwieramy ceną ask, ale zamykamy ceną rynkową. Więc. Czekajcie, może zrobimy to. O, czekaj, najpierw wam pokażę na tym. Najpierw wam pokażę w drugą stronę, bo to będzie łatwiej wam zrozumieć. Tak. Bo to jest istotniejsze przy spadkach. No i dobra, i mamy zagranie na spadki. Jeżeli chodzi o zagranie na spadki, otwieramy je ceną rynkową, zamykamy ceną ask. Czyli dla nas w tym momencie istotna jest cena ask. Ta cena ask, no, dajmy na to tam godzina, tak jak teraz, godzina 19, ten spread wynosi 2 pipsy, więc ta odległość pomiędzy tą dolną częścią prostokąta a górną, dajmy na to, wygląda tak, jak wygląda. Nie? I cena rynkowa jest w tym miejscu, no, cena ask jest powiedzmy tam ciut wyżej, ale całościowo są na razie w proficie. No i teraz co się dzieje? Przychodzi godzina 23, rozjazd spreadów. Czyli spread zamiast 2 będzie miał 20 na przykład. I zobaczcie, teraz ten prostokąt nie będzie wyglądał tak, tylko będzie wyglądał tak. I co to oznacza? Że mimo tego, że cena rynkowa, może zrobimy tak, że cena rynkowa jest w proficie, wam zamknie transakcję na stop lossie. Dlaczego? Dlatego, że spread zamiast 2 to w tym danym momencie wynosił 20. A wasz stop loss, dajmy na to, wynosił, nie wiem, tam 15. I cena była blisko stop lossa, mocny rozjazd spreadu i wam zamyka transakcję na stop lossie, a patrzycie na wykres, mówicie, no ale tam w ogóle cena nie doszła. No bo ona tam nigdy nie doszła. Przynajmniej w tym danym momencie. Ale ze względu na rozjazd spreadu, to wam mogło zamknąć dużo wcześniej transakcję. Dlatego nie ma jakiejś takiej, wiecie, złotej zasady, co robić wieczorami, jeżeli ktoś zagrywa, bo ja czasami zagrywam transakcje, takie swingi dłuższe. Ja robię to tak, to wiecie, to takie moje doświadczenie, no niekoniecznie musicie z tego korzystać. Jeżeli cenę mam w takim bezpiecznym miejscu, no to oczywiście nic tam nie modyfikuję ze stop lossem. Generalnie można by było zrobić, że jeżeli rozjazd spreadu jest na 20, to moglibyśmy na chwilę powiększyć spread o 20. No ale dajmy na to, cena by poszła w kierunku stop lossa, no to stracilibyśmy dużo więcej niż zakładaliśmy, nie? Bo jeżeli na stop loss był 20 i zakładaliśmy 1%, a powiększymy go o 20, a pójdzie cena od razu w stop loss, chociaż rzadko się tak zdarza, no bo w nocy, kiedy są te rozjazdy spreadów, tej płynności nie ma, to takich mocnych ruchów nie ma. Natomiast no trzeba wtedy brać pod uwagę to, że no, stracimy 2%. Ja robię tak, że albo zostawiam, jeżeli jest bezpiecznie,
A jeżeli jest gdzieś tam, wiecie, ta cena blisko tego stop lossa, to ja po prostu na 2-3 godziny ściągam stop lossa, ale wtedy muszę obserwować rynek. Przed zamknięciem dnia ściągam stop lossa i ustawiam go o godzinie tam, po godzinie 12 w nocy, może tak, przed godziną pierwszą. Ustawiam go na nowo, na tych samych wartościach, których był wcześniej, bo już wtedy spread będzie miał normalne wartości. Tylko tak, wojny, które Ja są. mogę jeszcze chwilę przerwać? No. Jeżeli tak mówisz, że ściągasz stop lossa, no to po prostu przesuwasz stop lossa na break even, tak można powiedzieć, tak? Nie, jak przeniesiesz na break even, to ci od razu wywali, nie? No to gdzie przesuwasz tego stop lossa? Jeszcze raz Nigdzie. możesz to Usuwam wytłumaczyć? go. Usuwam Aha, go. usuwasz go całkowicie, tak? Tak jakbym grał bez stop lossa w tą transakcję. No. A, no to Ale to tylko hardkorowo trochę, nie? dlatego, że ja mam tą świadomość, że wieczorami się Dodaj goni. Daniel, że o pierwszej go wyłącza z powrotem, czy o drugiej? No tak, już mówiłem właśnie przed chwilą, że o tam 0,30 go uruchamiam z powrotem, ale mimo wszystko, że tych ruchów w nocy nie ma takich dużych, to musicie pamiętać o tym, że teraz są dziwne czasy. Nie? Są wojny i tak dalej, i mimo tego, że wiecie, nie powinno być i na, nie wiem, 360 dni albo tam mniej dni jest handlowych, po prostu tych ruchów nie ma, no to może być 1-2 dni, bo akurat jest wojna i wyciągniecie stop lossa, a wam wystrzeli mocny ruch i możecie się pozbawić pieniędzy. No Więc. właśnie o to mi chodzi, wiesz, bo co w przypadku właśnie jak wystrzeli ponad tego twojego stop lossa, co sobie zakładałeś, co wtedy, nie? No nie, no to wtedy tracisz tyle, no tyle tam, gdzie zamkniesz, no więc dlatego, no wiecie, to jest taka zasada, bo generalnie nocami no, nie ma takich mocnych ruchów. Chodzi mi o te 2-3 godziny od przejścia po prostu z jednego dnia na drugi. Dlatego tak się też stosuje to czasami. Natomiast no, patrząc na to, jak teraz aktualnie wyglądają te czasy, gdzie mamy tę wojnę, wiecie, tu jakiś Palestyna, tu mamy Ukrainę blisko i tak dalej, więc no, na pewno na takie rzeczy bym uważał, nie? W tym momencie, a jeżeli ktoś po prostu będzie podejmował takie decyzje, no to też musi mieć świadomość tego, że jeżeli my ściągniemy stop lossa nawet na, wiecie, 15 minut, a przyjdzie mocny ruch, wystrzał do góry, no to po prostu. No po prostu stracimy, nie? Stracimy to, co mieliśmy na naszym koncie, a nie tylko to, co zakładaliśmy na ten dany pomysł. Więc ewentualnie po prostu, jeżeli, nie wiem, ta cena jest blisko tego stop lossa, to albo sobie zamknąć transakcję, nie? Na przykład, dajmy na to w piątek, kiedy nie chcecie przetrzymywać transakcji przez weekend, zamknąć, zgarnąć nawet na malutkim proficie, to wiecie, zawsze lepiej mieć mały profit niż podejmować duże ryzyko, że coś się może wydarzyć przez weekend. Zresztą u nas wszystkie strategie, które mamy, no to większość po prostu jest takich, że zamykamy w ciągu dnia, może nawet kilku dni, ale rzadko kiedy po prostu przetrzymywane są przez weekend czy na kolejny dzień. Czy jakieś pytanka do tego spreadu jeszcze mamy? Nie ma. Pytań nie ma, czyli najważniejsze informacje macie tutaj. O TradingView dzisiaj troszkę powiedzieliśmy. Może jakieś pytania jeszcze są spoza spreadu, coś tradingowego, biznesowego, coś potrzebujecie z Discordem, nie wiecie, co gdzie znaleźć. Ja mam pytanko No. dotyczące średnich kroczących. O co tam chodzi? Bo za bardzo nie wiem, aż sobie wydrukowałam. I nie wiem za bardzo, o co tam chodzi. Te średnie kroczące, co oznaczają MA, SMA, EMA. Co to No, jest? powiem Ci tak, Angela, ja wiem, że bo jesteś z mojego zespołu i że jesteś na początku na razie swojej drogi, to ja Ci już powiem grzecznie, że nie masz co sobie zawracać tej głowy na razie. Naprawdę, nie? To nie ma najmniejszego sensu. To jest, można powiedzieć, już lekko zaawansowana szkoła. Są wskaźniki, które pokazują nam średnie kroczące. To są średnie z iluś świec, które dają nam jakąś linię i na bazie tej linii po prostu takiego właśnie indykatora my jesteśmy w stanie później przewidzieć na przykład jakieś ruchy i tak dalej. Nie ma sensu naprawdę na chwilę obecną sobie tym zawracać głowę, korzystać z tego, co dają edukatorzy i jak oni na to wszystko patrzą i tyle, nie? Więc odpuściłbym sobie to naprawdę na początku. Będziemy mieli zaawansowaną akademię w najbliższym czasie, więc tam będziecie mieli wszystko fajnie, że tak powiem, rozpisane i omówione, więc wtedy sobie do tego wrócić, ale teraz, kiedy jest początek edukacji, nie ma sensu, nie? Skupić się na tym, co jest najistotniejszym. Dobra. A odwrócenie rynku? Czy na razie też tym się nie zajmować? Znaczy odwrócenie rynku. No, mówimy Na tutaj o czym to tym, że mamy na polega? przykład trend wzrostowy, no i generalnie dochodzi do odwrócenia, czyli zmiany trendu wzrostowego na przykład na Na spadkowy. spadkowy.
No, tylko tu, wiesz, kwestia To jest później tylko o to chodzi? właśnie zmian. I tylko o to chodzi, tak? No ja to rozumiem przez odwrócenie rynku. A, okej. No nie, no wiesz, Myślałam, bo że... jeżeli odwrócenie, no to chodzi o to, że wiesz, no tak na logikę, nie? Jeżeli coś odwracasz, to jest coś do góry nogami. Czyli jeżeli był trend wzrostowy, to odwracamy, to mamy trend Tak. spadkowy. Jeżeli był spadkowy, odwracamy, jest wzrostowy. Wiadomo, że przy tym wszystkim no, patrzymy sobie na te zmiany charakteru, przebicia struktur i tak dalej, no ale od tego będziemy mieli osobną sesję, nie? I prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, więc no, nie będę dzisiaj mówił, tym bardziej, że już gdzieś tam też troszkę czasu mamy. Ale no, najprościej mówiąc, to jest po prostu odwrócenie tego, tak jak mamy. Czekaj. No, Myślałam, że coś. to tutaj nie mamy, czekaj. Nie, mamy trend generalnie spadkowy. No i nagle ten ruch, który poszedł, czyli tutaj było wyrównanie no tej struktury, no i mamy przebicie tego, nie? Czyli z tego trendu spadkowego, który tutaj mamy, nagle doszło do przebicia Wzrostowy. istotnych szczytów i mamy tutaj wtedy ruch wzrostowy. Czyli odwrócenie po prostu tego trendu spadkowego na trend wzrostowy. Okej, To się myślałam, że objawia. coś więcej tam, o coś więcej chodzi, a to okej, to już to wiem, to rozumiem. Generalnie, naprawdę, jak tak patrzę przez pryzmat swojego doświadczenia, im bardziej się zagłębiamy w szczegóły, tym bardziej nam to przeszkadza w tradingu. I jak ja mogę coś zalecić od siebie, to skupmy się tylko maksymalnie na tym, co przekazują edukatorzy, na tej danej konkretnej strategii, której się uczymy, bo to będzie naprawdę dla Was najlepsze rozwiązanie. Bo wiecie, jeżeli my poznamy strategię Fibo, dajmy na to, no i tam rozciągamy sobie Fibonacci, są jakieś wartości przy tym Fibonacci. Nagle wchodzimy sobie na Indicator Way, nie? Gdzie mamy chmurę Ichimoku. No i teraz tak, my widzimy wejście z chmury, ale nagle mówimy, kurde, ale jakbym tu rozciągnął Fibonacci, no to z Fibonacci jeszcze bym musiał poczekać, albo bym już dawno miał wejście, nie? Jak wejdziemy pioruna, do tego wrócimy, albo jeszcze indykatory od Indicator Way, no to generalnie będzie, wiesz, w ogóle już jeden wielki miszmasz. Więc jeżeli skupiamy się na jednej naszej strategii, no to skupiajmy się maksymalnie na niej i róbmy wszystko, żeby w tej strategii zostać perfekcjonistą, żeby po prostu nauczyć się tego perfekt, zadawać pytania na grupach, na Discordzie, na kanale rozmowy, korzystać z analiz edukatorów i po prostu maksymalnie poświęcać się tej jednej strategii. I wtedy nie będziecie musieli sobie, wiecie, zawracać głowy innymi tam wskaźnikami, tymi właśnie indykatorami i tak dalej, bo to będzie wam kompletnie niepotrzebne w tej waszej strategii. Maksymalne skupienie po prostu na jednym i to będzie najlepszy efekt. Ja zaczynając kiedyś też korzystałem z różnych rzeczy, troszkę z jednego edukatora, troszkę z jakiejś tam innej analizy i wierzcie mi, że ja nie, no, nie zarabiałem wtedy. Robiłem wszystko i nic. I u nas jest podobnie, bo wiecie, no, mamy edukatorów, mamy strategię, gdzie przyjmiemy, że z każdej strategii macie miesięcznie 10 pomysłów. No i teraz przyjmiemy, że wy sobie bierzecie wyrywkowo. Jedna z Fibo, jedna z Indicator Way, jedna tam jeszcze z innej strategii. No i nagle się okazuje, że wy w ciągu miesiąca macie, nie wiem, 7 stop lossów. Ale tylko i wyłącznie przez to i nie macie żadnego profitu, bo braliście po prostu pojedyncze pomysły od edukatorów. I ten edukator, bo ja tak kiedyś miałem, na 10 pomysłów edukatora ja wziąłem jeden, a ten jeden był stop lossowy. To był minus. A te 9 pozostałych to były profity. Ale ja po tym pierwszym stwierdziłem, a edukator jest do niczego, ja idę dalej, idę szukać dalej. Poszedłem do innego, też wziąłem jeden pomysł i też wziąłem minus akurat. Przez to, że takie moje nastawienie było. A gdybym się maksymalnie skupił tylko i wyłącznie na jednej strategii, na jednym edukatorze, no to miałbym tego stop lossa jak najbardziej. No ale później miałbym ileś tam profitów, które by po prostu dawno bym zapomniał o tym, że ten minus na tym koncie się pojawił. Dlatego ja chcę tylko, żebyście słuchali tych naszych doświadczeń, tych błędów, które my popełnialiśmy, żebyście wy nie popełniali i na pewno będzie dobrze. Na pewno będzie dobrze, na pewno będziecie zadowoleni, bo. Ja patrząc na moje doświadczenie, to co mamy tutaj w Grow Up Session, to jaką wartość tradingową, no takiej wartości nie ma nikt w Polsce. Ja jestem o tym przekonany, bo no tu jest po prostu kosmos, jeżeli chodzi o to. No dlatego też tak wszystko wygląda. Także tyle ode mnie dzisiaj. Czy jeszcze jakieś pytanka? Nie ma. No ale widzicie, tak jak dzisiaj wyglądały te nasze spotkania, chciałbym, żeby tak wyglądały za każdym razem, żebyśmy razem współpracowali, żebyście wy odpowiadali, wy mówili i wtedy na pewno będzie wszystko pięknie, pięknie, ładnie i wy się dużo szybciej nauczycie po prostu, kiedy wy będziecie aktywnie brali w tym wszystkim udział, nie? Czyli akademię macie, że wy się uczycie sami, po prostu razem gdzieś tam patrzycie, czy razem, sami patrzycie sobie na filmy, a tutaj my działamy razem, nie? Czyli tutaj po prostu ćwiczycie to, co nauczyliście się w akademii.
Także tyle. Ja Wam bardzo dziękuję. Oczywiście na naszym Discordzie opinie, feedback prosiłbym, żebyście zostawili coś po sobie. Jakieś miłe słowo napisali, co Wam się spodobało w dzisiejszej sesji, co zrozumieliście odnośnie tego spreadu, o którym mówiliśmy. No i życzę Wam fantastycznego dnia. Do zobaczenia. Dzięki, pa.